Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Amerykanie zaczynają się otrząsać z tego najazdu i opanowania komunistów wszystkich instytucji państwowych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, to nie jest niespodzianka, że Amerykanie się otrząsają z tego idiotyzmu, no, ale jest troszeczkę niespodzianka, że Kalifornia się otrząsa z tego idiotyzmu i zalewu lewaków we wszystkich instytucjach rządowych, państwowych, miejskich i tak dalej, i tak dalej. No, lewacy, no to doszli do wniosku, że w zasadzie marsz przez instytucje to jest jedyna metoda na opanowanie świata. No i przy okazji mają jeszcze dobre pensje, tak? Wszyscy ci ludzie w budżetówce, no to oni żyją na koszt ludzi pracujących, no i oni rozkazują i mówią, co ludzie pracujący mają robić. No i to teraz Kalifornia się wściekła. Tam wyrzucają na zbity pysk gubernatora Gavina Newsoma, no ale przy okazji starają się wyrzucić na zbity pysk Radę Szkolną, kuratorium szkolne, tam całe te urząd odpowiedzialny za edukację w Kalifornii. Ludzie mają już dość, No po prostu powiedzieli, że to jest, nie będzie więcej. No i to pochodzi z najbardziej lewackiego miasta w Ameryce, czyli San Francisco. San Francisco, no to jest jeden z syf kiła i mogiła. Tam po prostu ten klimat jest dobry. W Kalifornii to trzeba pamiętać, że to jest dobry klimat, że to jest taki, to jest od Pacyfiku. Tam nie ma mrozu, tam nie ma śniegu. Do tego Kalifornia została opanowana w dużej mierze przez Meksykańczyków, którzy tam emigrują. No, Kalifornia była kiedyś meksykańska, no ale później ci Meksykanie się zamerykanizowali, no ale ostatnie 20-30 lat to tam emigrują na potęgę. Tam jest dużo rolnictwa, wbrew pozorom jest dużo roboty. W sumie są trzy Kalifornie. Kalifornia jest tak strasznie wielka, że tam jest 50 parę milionów ludzi. To jest jedna wielka potężna gospodarka. Geograficznie to są trzy Kalifornie. Południowa, północna i środkowa. Politycznie no to są dwie Kalifornie, no ale większościowo to wygrywa Partia Demokratyczna. Z Kalifornii pochodził gubernator Reagan. Reagan był właśnie z Kalifornii, on był gubernatorem. Tam grał też w filmach, no ale ludzie znają go z tego, że był gubernatorem, bardziej niż z tego, że grał w filmach, no może odwrotnie. No ale od 30 lat tam cała Ameryka się zjeżdżała do tego klimatu. Tam jest całe te Hollywood, tam jest całe te lewactwo. No i poszło kompletnie socjalistycznie, poszło kompletnie lewacko. No i jest co jest. Tam cena benzyny to jest 30-40% droższa niż na wschodnim wybrzeżu. Tam samochody, które są sprzedawane, no to muszą mieć inne certyfikaty, inne przechodzą badania, inspekcje techniczne. Także fabryki produkują samochody specjalnie na linię do Kalifornii. No to oczywiście kosztuje więcej. Także ludzie w Kalifornii nie tylko płacą za sam samochód, taki sam za samochód, który kupują w Kalifornii, jest droższy niż samochód, który powiedzmy mogą kupić w Illinois czy tam na wschodnim wybrzeżu. No i ci komuniści opanowali, no i teraz jest odwołanie. W Ameryce jest demokracja taka bezpośrednia. Tam jest, można zrobić plebiscyt, tam można zrobić powiedzmy głosowanie, czy kogoś odwołać. Tak jak ten impeachment był odwołanie
co starali się odwołać Trumpa. No i łachudry chcieli odwołać Trumpa za to, że zadzwonił na Ukrainę, żeby się spytać, co tam ten prokurator robił w związku z synem tego złodzieja Huntera Bidena. No to było jedno wielkie odwołanie, no ale tak jak zwykle komuniści po prostu postawią do góry nogami. Teraz kiedy Biden robi rzeczy kilkakrotnie gorsze, też dzwonił w sumie, umawiał się powiedzmy z Afganistanem, z Talibanem i tak dalej, to nic mu nie robią. No ale wracając do tego gubernatora dzisiejszego Gavina Newsom, no to on w zasadzie będzie wywalony na pysk. No i jest rada szkolna, czyli te kuratorium, najwyższy poziom. Prezydent czy prezydentka Gabriela López, no to jak samo nazwisko wskazuje, z pochodzenia Meksykanka, zastępca prezydenta, prezydentki Fauga Moliga, no to jedna z powiedzmy emigrantek gdzieś tam z Afryki, no i później komisarz Alison Collins. Organizatorzy mieli do 7 września zebrać po 51 325 podpisów. No ta liczba jest dosyć ważna, 51 325, no dlatego, że te wszystkie odwoływania, te wszystkie plebiscyty, te wszystkie demokratyczne działania, no to one są proporcjonalne do populacji. Także to musi być jakiś tam procent i 1% głosów, jeżeli jest 1%, czyli 50, no to wyglądałoby, że 0,1%, no bo jeżeli jest tam 51 milionów, a potrzeba 51 tysięcy, no to jest 0,1%, no to niedużo wygląda na to, że potrzeba, żeby coś zacząć robić. 0,1% ludzi, a może to na San Francisco, no to by było inaczej. No w każdym razie potrzebowali 52 tysiące do tej rady w San Francisco. No zebrali już na te dwie osoby, to zebrali 70 tysięcy, na tą drugą zebrali 67 tysięcy, także mają duży margines, nawet jeżeli ktoś składał podpisy nielegalnie czy bez prawa i tak dalej, no to mają wystarczająco, żeby ich odwołać, żeby ich wyrzucić po prostu na zbity pysk. No i będzie ten plebiscyt pod koniec roku albo na początku przyszłego roku. No oni, ta rada odwaliła, no tak jak w całej Ameryce. W całej Ameryce do tej pory każą nosić maseczki, ale pozamykali te wszystkie szkoły wbrew życzeniom rodziców, wbrew jakiejś logice, wbrew statystyce medycznej. To było tak źle, że w lutym miasto, czyli miasto samo w sobie zaskarżyło, czyli ratusz zaskarżyło dystrykt ten szkolny o to, żeby otworzyli szkoły, żeby dzieciaki wróciły z powrotem do szkoły. To taka była walka pomiędzy ratuszem a wydziałem szkolnym w San Francisco. No do tego jeszcze rada była na tyle bezczelna, że kiedy studenci, uczniowie byli w domu, no to rada zdecydowała się, żeby być jeszcze najbardziej lewacka ze wszystkich lewaków w Ameryce. No i w San Francisco zdecydowali, że tam nazwy szkół, no bo są nazwy szkół zadedykowane do pewnych osób historycznych, żyjących i nie żyjących, czy do polityków. No i między innymi rada zdecydowała, że będzie zmieniała szkoły imienia George'a Washingtona, powiedzmy, tak? Że będzie zmieniała szkoły imienia Abrahama Lincolna. No Abraham Lincoln został zabity przez opozycję, przez demokratę w sumie, po tym, jak on wprowadził zniesienie niewolnictwa. Został zabity
w teatrze. No i jego imię Abraham Lincoln, szkoła średnia, miało być usuwane. Także to już wkurzyło wszystkich. Wkurzyło wszystkich, jak lewacy zaczęli wyczyszczać historię z tych podstawowych osób historycznych Waszyngtonu i Lincolna. To już normalni Amerykanie mają dość. Tak? Także naprawdę zaczyna pokazywać, że normalni wracają do rządzenia, do wybierania, że lewactwo po prostu przesadziło. No to, co mówię od jakiegoś czasu, od roku czy dwóch, że ta wahadło po prostu z tego lewactwa wróci z powrotem na prawą stronę. No i powoli wraca. Jedna szkoła to była nawet nazwana imieniem Diana Feinstein. Ona nie mieszka w Izraelu, tam jest ta szkoła Diane Feinstein, szkoła podstawowa imienia Diany Feinstein. No ona była wybrana, ona jest senatorem już szósty raz. Senatorzy mają kadencję sześcioletnią, czyli ona już jest tam 36 lat, przyspawała się do tego Senatu i siedzi. No ale lewacy ją oskarżyli, że ona gdzieś tam coś powiedziała o murzynach czy o czarnych. No i w zasadzie chcą ją zlikwidować. No, ona się nie da, ona jest komunistka, biała komunistka. No nie mieszka w Izraelu, ale nie jest klasyfikowana jako czarna, czy żółta, czy brązowa. No i chcieli zlikwidować również szkołę jej imienia. Co już najbardziej wściekło bardzo wielu ludzi, to jest to, że egzaminy wstępne do jednej ze szkół Lowell High School, czyli no, tłumacząc dosłownie, no to jest wyższa szkoła, no ale to jest szkoła średnia od klasy 9, 10, 11, 12, to jest w Ameryce, się nazywa high school. I zlikwidowali egzaminy wstępne, a wszystko w ramach walki z rasizmem. No bo tam żółci najbardziej mieli najlepsze wyniki, później biali mieli wyniki, później brązowi mieli wyniki, no i na końcu mieli czarni. No i doszli do wniosku, że po prostu tam za mało jest czarnych na tych egzaminach, to egzaminów już nie będzie. Jedna z tych Collins, ta z rady szkolnej, z kuratorium w 2016 roku, no to właśnie napisała, tweet miała taki, że za dużo jest żółtków i żółtki się za bardzo asymilują z białymi, no i w zasadzie oni idą do przodu tylko dlatego, że się asymilują z białymi, no. Także rasistowsko dosyć nazwała Azjatów, rasistowsko nazwała białych, no i teraz normalni ludzie mają dosyć. Także nie są dobre, atmosfera nie jest najlepsza dla nich i wizja tego, że oni zostaną wywaleni na pysk jest bardzo duża. Badania opinii społecznej pokazywały niedawno, że 70%, to w połowie, pod koniec czerwca, także teraz będzie jeszcze więcej, ale badania były pod koniec czerwca, że 70% mieszkańców San Francisco, rodziców, no to oni byli za tym, żeby po prostu odwołać tą trójkę tych lewaków. No nie chcą. Ludzie, po prostu normalni ludzie nie chcą, żeby ich dzieci były kształcone i edukowane, no i żeby były poświęcone na tym ołtarzu tego lewactwa i tego prania mózgów. To jest cała ta polityka tożsamości, wszystkie te LGBT, wszystkie te transgendery, wszystkie te rasowe walki. To ludzie mają dosyć. To już po prostu jest tak... No niesmaczne,
I niszczące. Niszczące dla społeczeństwa, niszczące dla wszystkich ras. Te wszystkie szczucie jedne na drugich, no to nie pomaga. To nie pomaga ani czarnym, ani białym, ani żółtym, ani brązowym. To wszystkie jest bardzo niszczące. Polityka tożsamości i nieustanne szczucie jednych obywateli na drugich obywateli, no to nigdy się dobrze nie kończy. No i tu też się nie kończy. No, San Francisco zostanie oczyszczone, gubernator zostanie wywalony na pysk, ci z rady szkolnej, z kuratorium zostaną wywaleni na pysk. No i to wszystko się powoli będzie przetaczało przez całą Amerykę. W 2022 będzie kompletny powrót próba powrotu do normalności senatorów i reprezentantów. Cały kongres będzie przemielony. Także to będzie lawina. To będzie lawina. 2024 jest to samo. Biden to w zasadzie nie będzie startował drugi raz. Kamala Harris, no to jest jeden wielki cyrk. Ona została wzięta na wiceprezydentkę tylko dlatego, że nie była biała i dlatego, że nie była mężczyzną. To były jej jedyne zalety, bo poza tym, no to po prostu jest tempa jak tempa pała. W ogóle się nie sprawdza. Wyściekana jest, no ale histerycznie się śmieje. Nie jest zrównoważona psychicznie. Nie potrafi się wypowiadać. Jakąś ją wypompowali, znaczy jakoś wypompowali. I oni w San Francisco, ona trafiła przez rozkładanie nóg do gubernatora, została prokuratorem generalnym i taka jest jej historia polityczna. No, wahadło wraca, wahadło będzie zmieniało kształt Ameryki, także będą zmiany. Zdrowie dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często demonetyzowanego filmiku. Zdrowie dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, głosujcie tak, jak wam serce nakazuje, czy w Polsce, czy w Ameryce. No, jeżeli w innych krajach macie szansę głosować na konserwatyzm, to głosujcie. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No widzicie, co się dzieje. Niosą komunista na pysk, Rada Komunistów na pysk. Jeżeli ich popieraliście, no to popatrzcie się, co oni zrobili. Popatrzcie się, co rodzice mają przeciwko. Nie bądźcie razem z nimi. W 2022 głosujcie na normalnych, albo w ogóle nie głosujcie. Jeżeli nie jesteście w stanie się przepisać do partii republikańskiej, po prostu nie idźcie na wybory, no ale pomyślcie, w którym kierunku pchaliście ten świat. Ten świat zakończył się bardzo źle. Moralność amerykańska po prostu spadła. Bez braku moralności ludzie, którzy nie potrafią odróżnić dobrego od zła, to teraz są, jak widać, łatwo ich oszukać. Fakty nie przemawiają, liczby nie przemawiają, informacje nie przemawiają. Ludzie, którzy stracili moralność, czyli rozpoznawanie dobrego i zła, nie są w stanie normalnie żyć. Są po prostu manipulowani. No i najgorsze jest to, że chcą być manipulowani. No i przez ostatnie San Francisco manipulowało, no ale normalni zaczynają otrząsać to. No i część, którzy nie bardzo wiedzą, co robić, też otrząśnie się z tego idiotyzmu lewackiego. Zdrowia dla normalnych.